Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku ze Sniper Elite V2. Ostatnia misja była dość taka epicka, ale szybka, powiem wam szczerze, bo myślałem, że się nad tym pomęczę z 50 minut, ale okazało się, że szybko i precyzyjnie to robiłem. Dobra, mamy już gotowy ekwipunek. I rozpoczniemy kolejną misję. Zniszcz czołg broniący stanowiska dowodzenia. Kolejna dość ciekawa misja. Robi się ciekawie, powiem wam tak szczerze. Najlepiej by było, jakbyśmy przeszli przez te ruiny. Wtedy bylibyśmy mniej wykryci. O, a możemy tu przejść? O, jakie gówno. Szkoda wielka. Z wielką chęcią chciałem to bym przejść. A no cóż. Najpierw obserwacje, bo nigdy nie wiadomo, czy mogą nas tutaj zaskoczyć. Snajperzy, nie snajperzy. Kto go tam wie, co nas może zaatakować. Troszeczkę musiałem odreagować od FIFA. Już powoli strzępki nerwów się urywały. Ale tak, opening dzisiaj nie był udany, ale przeszliśmy do ligi 9. Teraz jestem po dwóch następnych misjach od kościoła, więc pozdrawiam tego widza, który do mnie teraz pisał. Kurde, nie pisać mi, co was błagam, nie pisać mi teraz. Jest naprawdę dla mnie ważne, żebyście mi nie spamowali, kiedy ja tutaj dla was nagrywam. Dobra, sprawdzam. Jezu. Nie, ja nie będę odpisywał, nie. Nie mam mowy. Straciłbym tylko czas, a ja tutaj... Chcę misję w spokoju przejść. Może znajdziemy jakieś tu sztabki. Zobaczymy. Jeśli będę miał ochotę na zbieranie sztabek, to może się coś znaleźć. Ale nic nie obiecuję. Cały spadają jakieś cegiełki. Nie wiadomo z jakiej przyczyny. Ale no spadają. O, możemy tu przejść przez tę bardziej upiększoną część terenu, którym jest właśnie nieusmażony parter domu. No tutaj może nieco już uległo zniszczeniu, ale jak na ten budynek, to w całkiem stabilnym jest stanie. Już o piętrze pierwszym i drugim już nie wspomnę. To, że jest masakra. O, ale tu nie ma żadnych, nie wiem, wrogów. No, chyba nie ma nawet na co tutaj liczyć, że ktoś nas tu napotka. To co? O, tu mamy ładunek wybuchowy. To ciekawe. Te widzą nas. O kurde, czołgista. Jest. Teraz mamy problem. Ten czołgista może nas w każdej chwili zauważyć. On ma z tyłu, albo tutaj nawet. O, to było perfekcyjne, to było perfekt. No po prostu w siebie nie mogę uwierzyć. Znaczy mogę, ale w to nie mogę uwierzyć. Że tak na prędkiego to zrobiłem. O, aż mnie to zmotywowało do dalszej gry. No ale, no ale co? No i już zaczynam, nie, nie, no przecież to było takie piękne. O, ale to się zapisało. O, teraz... Teraz tylko muszę ich zaskoczyć. Tu, za kanapę, kolego. Przecież ja z tego bym nie wyszedł. No, oddałem ci. Pluję na ciebie. Na ciebie też pluję. No, zdychaj. Jeszcze dojcze chcą mnie denerwować. O nie, 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 nie. O nie, nie, nie. Już dość się nadenerwowałem. No i gdzie jesteście? Pokażcie się.
Dobra, widzę, że chyba wychodzi na to. Już sobie pokampimy trochę na górze Lubnie. Mam co przeładowywać. Trzeba zostawić. O kurde. Weź pistola lepiej. Bo tu ktoś jeszcze może kampić. A ja o tym nie wiem. A, tam są. To moment, moment. O, tu będzie piękny. Kurde, miał być tu już hedzik. Ale mi nie darowali. O! Koniec. No, dostał kolega. Pięknego. No, 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 co uciekasz? Teraz twoja kolej. No patrz. Ale twój drugi kolega dostanie za to. O, jak prosto w pysk zebrał. To nie było przyjemne uczucie. A teraz trzeci snajper padł. Gdzieś jeszcze jacyś? Dobra, myślę, że snajperzy zdjęci. Tylko obawiam się, że ich będzie więcej. O wiele więcej. A może ci się nie chce pokazać i masz z tym problem. O, o, gdzie strzeliłeś? Gdzie strzeliłeś, to cię odstrzelę. Ło, 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 ło. Oj, racy! Jeśli myślicie, że jesteście na tyle szaleni, żeby mnie zdjąć z takiej odległości, to jesteście w większym błędzie. O, tam jest. Jebci! O, pięknie. A teraz gdzie jeszcze jacyś? To, dość macie już? O, tu jest chyba ta buteleczka. O, pięknie. Tego w ogóle nie odstrzeliwałem, ale skoro już to zrobiłem, to zrobiłem. Dobra. Może się pokazalibyście. Aha, ten mnie w ogóle nie może wycelować, biedak. A ja mam snajperę, czyli coś, co może wycelować wszędzie. I jaka dziura w mózgu. O, on w ogóle chyba tam nie miał oleju. Dobra, chyba następni. No, teraz to się zrobiło gorąco. O, proszę. Prosto w ryjec zbierzesz. Jezu. Między gały zebrał. Dobra, następni. O, bezwładniony. Choć tak nie powinno być. Gdzieś jeszcze? Moment, żyje jeszcze? O, jajka analne, na wszelki wypadek. O, jeszcze by mi tu wstał. Jeb. Won mi stąd. O, kurde. Oż w pizdę. Trzeba będzie mi zrobić super niespodziankę. Macie tu granata. Dobra. A ja wam mówiłem, że będziecie mieli super niespodziankę. To wy mnie nie słuchaliście. Teraz macie. Ach, jak zebrał ładnie. W łepetynę. No nie macie amunicji. Żal mi was. Dobra. Skoro tak... To jeszcze tylko ty zostałeś. Jeb. Okej. Już? Odpuściliście, a teraz odszukaj dokumenty. Okej, to chyba trzeba tam się już zebrać. O ile mnie już nikt nie zaatakuje do reszty. Szukają mnie. A to rąbani. Tylko jestem ciekaw, gdzie oni mnie szukają. Jak? No, słyszę ich, ale nie wiem z której strony dokładnie. Najlepiej będzie, jak się ich ominie, no. A co zrobimy? Czy ja gdzieś tu w pojazd mogę? Mogę. O, dobrze.
O to mi chodziło, żeby sobie trochę punktów nabić. To sobie zniszczyłem ten pojazd. W sumie mogłem w to strzelić wcześniej, ale nie miałem jakoś za bardzo cela do tego. Słychać ich coraz bliżej. Ale nie macie do MP40, naprawdę? Aha, to są ruskie, a nie deutsche. Dobra, mój błąd. Okej, dobra, tu mamy jeszcze ciała. No, dawać mi co tam macie. Dobra, mogę iść. Aha, i teraz na dół. Spoko. Najlepiej nakucanego, bo jak będziemy hałasować, to wywołamy tylko więcej hałasu. No dobra, proszę się o kłopoty. Okej, dobrze. Jep. O kurde. Won! Jest! Przecież ja z tego bym nie wyszedł. Okej. Okay. No, widzę, że nacierają mi to całkiem ładnie. Aha, no jak?! Moż, kurde nie! No, przecież dostałem tak z łba i jeszcze mnie dobito bardziej. Co za... Moment, mamy tu jakieś magazynki czy coś? No, mam mało tej amunicji z MP40. Do kitu taka robota. Dawać mi tu skrzynki. Macie tu jakąś amunicję, ja to wiemy. Dobra, widzę, że chyba jednak się nie obędzie bez większych problemów. Dobra, i działajmy od razu. Dobrze, trzeba to szybko zrobić. Widzicie? Błyskawicznie ich niszczę. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze teraz? Takie kozaki jesteście? Zgrywacie takich? O, dobra, tu już nie można zgrywać kozaka. No kurde jak! Przecież ja się już skryłem. Już zdążyłem się skryć. Wybiłem z 5 snajperów błyskawicznie i znowu ginę. Nie, niedorzecznie, niedorzeczne to jest. No weź go odstrzel do jasnej cholery. O kurde, to się boję. No jeszcze wyjąłeś złą broń, kretynie. Rób coś. Super, no to się pomęczymy trochę. Żeby tą misję wykonać, to się pomęczymy. Nerwowo i nienerwowo. O, proszę bardzo. A co mi tam? Trzeba szybkie akcje wykonywać. Proszę. Nie chcę się z wami męczyć. Jeb. Już taki rage mam na was, że was zacznę wybijać w taki sposób. Dobra, taki kozak. No, do 3 razy sztuka i dostał. Gdzieś jeszcze chyba byli. Dobra. O, to będzie mocne. Dobrze, dostał. Ale nie pozwólcie im się przebić! Dobrze, że przeładowywałeś. Dobrze, że to przeładowywałeś automatycznie, bo już bym był martwy.
Kurde, a co mi tam? Jeden za drugim strzałem. Ło! Znowu zdążyłeś. Kurde, pierdyknę granata. To zobaczycie, to zobaczycie. No, teraz was będę straszył. Dowoli, bo przeginacie pałę. O, super. Tak się dziwnie się skampił. Jezu! Te, przeżyliśmy? Koniec? Uff. Kurde, to była męczarnia. We dwóch to się robi o wiele łatwiej, powiem szczerze. Samemu jest ciężej. Ale udało się, w końcu się udało. Musiałem jakoś wysilić. Tym razem w stylu szybkim. No bo ja bym się wlekł, no to nigdy bym tego nie zrobił, wiadomo. A tu jeszcze nie byłem. Jest tu coś? No jeszcze was jest sporo. No jeszcze nie mam amunicji do tej broni. Super. Jest to super, rewelacja. A proszę, sporo ciał. O, a weźmiemy sobie waszą ruską broń. Co mi tam. Teraz to żeście już tak mieli, że sobie chętnie postrzelam z waszej broni. Oj, przynajmniej to zostaje, no a nie, znika. Jakby tak z dupy. O. Czekaj, mamy granata? Mamy jakiegoś. Mamy jakiegoś w końcu. Okej. Okay. Chciałem go jakoś tak idealnie ściągnąć z pistola. O, trochę ammo. Nie zaszkło. Dawaj, co tam masz. It wasn't much to go on, but it was enough. A cóż to za papiery? Tobin was a nerve agent. Powerful and lethal. Breathe it, touch it, even look at it. And your body shut down in all sorts of gruesome ways. Czysta chemia. Wolf was the architect of the plant, a chemical weapons specialist. He was helping the Russians fill the last of Germany's V-2 rockets with this stuff. Their target, London. Those cunning red bastards would make it look like Germany's final revenge. Killing Wolf would have to wait. Nothing else mattered now. I had to stop that launch. Aha. Extra. Okej, tylko teraz co zrobić? Jakaś amunicja by mi się przydała na wszystko. Cokolwiek, bo w tej chwili to jest skurcho u mnie. A, od gewerki tylko. Myślałem, że od karabinka też dostanę jakąś amunicję. O cóż, muszę latać z tym syfem. No bo cóż zrobić? Szlak! No, ja oczywiście na Hama teraz poszedłem. I to na takiego... LOL. LOL. Nie, to było naprawdę słabe. W ich wykonaniu. Nie, bez jaj. Bez jaj nawet. Jeszcze jacyś? Tylko dwóch. Zajebiście. I dwóch ściągnąłem, przyszli se. Idioci myśleli, że mnie ściągną. Ale no, byli w większym błędzie po prostu. Czyli teraz zakładam, że trzeba będzie im uciec. Okej. Oj, obawiam się, że ta misja będzie krótsza niż mi się wydaje. Okej. Okej. Teraz tam. O, gdzie mi snajperzysz? Tam, gdzie ja!
O, to masz już rozkwaszoną głowę. O kurde. Gdzie? O! Twarde. Hardkorowe. I dostał. Też się skamp trochę. Żebyś mi źle nie skończył. Dobra. Mogę iść. Tylko chodziło mi o to, żeby wybić tych snajperów. Ale... O kurde. Te, gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze strzelali? O, jak dostał w kinolek. To już musiałem błyskawicznie go ściągnąć, bo bym nie zabił. Dobra, tam jeszcze widziałem. Gdzie? Tam. Jak dostał. Ledwie utrzymałem oddech, ale się udało. O, proszę. Tak mnie chcecie zaskoczyć. No to musicie się bardziej postarać o to, żeby mnie zaskoczyć lepiej. Tak, gdzie? Gdzie? Gdzie ten snajper? O, tam jesteś. O, proszę bardzo. Zaraz się łeb rozdupiony. Ja. Dużo punktów, dużo. Dobra, czyli tu nie ma co iść. Przejdziemy sobie dalej. Pewnie więcej snajperów będzie. O, tam już widzę, bo podświetlał ze swojej latarynki. Jak w ząbki zebrał. Jeszcze dwa kafle. O kurde, więcej snajperów. Jakie szybkie wejście w smoka i zabicie idealne. Dobra, gdzieś jeszcze? Tu ich nie ma. Okej, mogę iść dalej. I lepiej, żebym przez te domy przechodził. O, tam kogoś jeszcze widzę. Moment, tam ktoś jest, trzeba go ściągnąć. Dobra. Sprintujmy. Nie mam już ochoty na takie powolne przechadzanie się. O, tam jest chyba jakiś kolejny snajper. Jak dostał! Aż jeszcze odleciał na jakieś parę metrów. No bo to był mocny odrzut. O, tam następny widzę, hardcore. Proszę. Bardzo. W serduszko zbierasz. Aha, i to tyle? Zajebiste. Zajebiste. O. Na szybkie. O. Może nawet i starczy, żeby nie przedłużać bardziej tego odcinka. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Krótki, ale wystrzałowy. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!